Wieża Babel. Kiedy Noe i jego synowie wyszli z arki, przed nimi rozciągał się nowy świat, na którym nie mieli już żadnych podłych sąsiadów. Wszystko było przygotowane na nowy początek. Noe i jego synowie zabrali się do pracy i zbudowali sobie domy. Po jakimś czasie Bóg obdarzył synów Noego dziećmi, które dorosły i także zbudowały sobie domy. Im także urodziły się dzieci i w ten sposób liczba ludzi rosła i rosła, aż ziemia była ich tak pełna, jak przed potopem. Z góry Ararat, na której osiadła Arka, kiedy wody potopu opadły, ludzie udali się na południe. Potem podążyli także na wschód, do doliny Mezopotamii. Tam zamieszkali na równinie w kraju Sinear. Zbudujmy sobie miasto, powiedzieli ludzie jakiś czas po tym, jak przybyli do ziemi Sinear. I wznieśmy sobie wieżę, tak wysoką, że jej czubek będzie sięgał nieba. Dzięki temu nie rozłączymy się i nie rozproszymy po powierzchni Ziemi. Postanowili nazwać to miasto Babel i zaraz zabrali się do pracy. Każdy miał jakieś zajęcie. Niektórzy wyrabiali cegły, inni mieszali zaprawę murarską, inni z kolei zanosili cegły i zaprawę tym, którzy budowali miasto i wieże. Prace szybko posuwały się do przodu i wszyscy myśleli, że wkrótce ich miasto oraz wspaniała wieża będą ukończone. Wtedy stało się coś, czego ludzie w ogóle się nie spodziewali. Bóg pojawił się, żeby zobaczyć miasto oraz wieżę. Bóg nie był zachwycony tym, co zobaczył. Wiedział, że ludzie staną się bardziej grzeszni, jeżeli ukończą swoją wielką wieżę. Już teraz myśleli coraz więcej o swoim własnym dziele, a coraz mniej o Bogu, który dał im siły do pracy. Później zupełnie zapomnieliby o Bogu i zaczęli czcić dzieło własnych rąk. Bóg postanowił więc zatrzymać budowę wieży. Do tej pory wszyscy ludzie na ziemi mówili jednym językiem, ale Bóg w jednej chwili sprawił, że zaczęli mówić różnymi językami. Nagle członkowie jednej rodziny przestali rozumieć, o czym mówią ich sąsiedzi, a oni nie rozumieli ich. Ta zmiana bardzo ich zaniepokoiła. Wkrótce wszyscy ludzie mówiący jednym językiem przenosili się, żeby zamieszkać w tej samej okolicy, a ci mówiący innymi językami także zaczynali łączyć się w grupy ponieważ ludzie przestali rozumieć się nawzajem, dalsza budowa wieży, której wierzchołek miał sięgać nieba, stała się niemożliwa. Ludzie nie mogli się ze sobą porozumieć. Wkrótce jedna grupa osób mówiących tym samym językiem zebrała swój dobytek i odeszła z miasta Babel. Inne poszły za jej przykładem. Podróżowali przez góry i doliny, docierając do miejsc, nietkniętych do tej pory ludzką stopą. Tam budowali miasta, uprawiali pola i winnice, a ich liczba stale wzrastała, aż stali się silnymi narodami. Koniec.